Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Knights Merchants. Dzisiaj przejdziemy sobie misję piątą kampanii i może przejdźmy od razu już, zacznijmy tą misję, wysłuchamy wstępu, no i tyle. Baron von Lauenburg oddał się w nasze ręce. Król darował mu życie, ponieważ okazał skruchę. Twoim następnym celem jest gród Morbach. W jego pobliżu nasi zwiadowcy odkryli opuszczoną bazę. Do ciebie należy jej rozbudowa. Ponieważ baron von Lauenburg jest teraz naszym sojusznikiem, nasi wrogowie stanowią zagrożenie dla jego żołnierzy. Ochraniaj za wszelką cenę jednostki barona. W ten sposób zdobędziesz zaufanie nowych sprzymierzeńców i dodatkowych żołnierzy dla swojej armii. Okej. Okay. Tak więc... Nie wiemy mniej więcej, jak się przedstawia ta misja, na czym będzie ona polegać i tak dalej. Na początek sam warto rozstawić no, wojska jakoś tak w miarę rozsądnie. Czyli tutaj ustawić piechurów z lancą, ponieważ już teraz nadciągają oddziały konne i no niestety będziemy musieli się przed nimi wybronić. Mam nadzieję, że to nam jakoś teraz sprawnie pójdzie. Nasi łucznicy, mam nadzieję, że dadzą radę. Nie możemy pozwolić za wszelką cenę, by gracz żółty, czyli nasz teraz sprzymierzeńca, stracił wszystkie swoje wojska. Musimy za wszelką cenę go ochraniać i no teraz właśnie to robimy. Tutaj trochę źle rozegrałem to, bo powinienem wystawić żołdaków na pierwszy ogień. Mój błąd, ale no za nie się płaci. No i teraz myślę, że to obronimy albo i nie. To jest tam zawiadomić tą informacją. Wiecie co, myślę, że zrobimy jeszcze raz, to po prostu zrestartujemy, bo bardzo źle tutaj wypadło mi tam taki bilans ostateczny po tym starciu i nie warto go tutaj, nie warto z nim tutaj dalej grać, naprawdę. Wygląda to marnie, więc jeszcze raz sobie to rozstawimy. Tym razem przyspieszę czas i już wszystko szybko będzie się odbywać, tylko sobie tutaj wstawię wszystko. Tak zrobimy. I leśniczówkę jeszcze. No i co, obrona teraz może będzie skuteczna. Mam nadzieję, że się wszystko uda pomyślnie. Zobaczymy, ile teraz nam zostanie wojsk, bo nie mam pojęcia. Ale przynajmniej teraz na pewno odeprę naszego tutaj gracza niebieskiego. A wcześniej to wyglądało kiepsko. Dobra, no to zostało nam tyle, ile zostało tych wojsk. No i trzeba się wziąć za rozbudowę miasta. Tutaj kolejna wiadomość. Strzeż się kawalerii wroga, która z pewnością ponowi atak. No bo to nie jest pierwszy i nie ostatni atak właśnie wroga. On znajduje się mniej więcej na północnym zachodzie mapy. Jest ich dwóch, jeden jest fioletowy, drugi niebieski, z tym, że fioletowy się nie rozbudowywuje, znaczy nie produkuje wojsk, nie szkoli. Dlatego o niego możemy być spokojni, jak już wszystkie te wojska na nas wyprowadzi, bo niedługo powinien nastąpić drugi atak, nie wiem kiedy to będzie, ale warto już przenieść sobie wszystkie wojska tutaj, ponieważ no trzeba ochronić tych naszych sojuszników, oni nie mogą stracić tego wojska. I tak, co jest ważne, mamy tutaj na start jakieś dostępne... pancerze i różne tam bronie. Tak, chwila namysłu musiała być. Więc musimy, przynajmniej wypadałoby, je zrekrutować, bo... żeby tego naszego no, sojusznika no, wybronić skutecznie, to wypadałoby je mieć. Dobra. Co mi tutaj brakuje? W ogóle muszę grać na przyspieszonej, na zwiększonej prędkości, bo jest, będzie to strasznie długo trwać ta gra. A tego też nie za bardzo chcę. No i już na właśnie nastąpił drugi atak. No i jak widzicie, on jest mniej więcej takich rozmiarów.
pisać codzienników, ale mam nadzieję, że nam wyjdzie jakoś. No, wyszło nie tak źle, ale straciłem niestety uczników. A to źle, bo wypadałoby, żeby oni mi pozostali. Dobra. Ilu ja mam tutaj rekrutów? Jeszcze trzech będę potrzebował. I kilku budowniczych. Obawiam się, że to nie ostatni atak wroga, więc jeszcze będzie się trzeba przygotować na jego atak. Nie wiem, czy w jakim odstępie czasu on nastąpi, no ale wolę się jakoś zabezpieczyć, szczególnie, że no, tego naszego sojusznika no, musimy ochronić za wszelką cenę. W tej misji możemy sobie wydobywać już żelazo i ciężkie pancerze produkować. Jest to trochę taka, no, powiedzmy, kosztowna, no, broń, bo wymaga trochę. Dużo węgla trzeba poświęcić i a nie jest go dużo na tej mapie, więc no, trzeba oszczędnie trochę grać. Bo musimy mieć też wystarczającą ilość złota na pokonanie naszego wroga. Takie zastanawiam, chcę sobie zrobić tutaj większe takie poletko z zbożem. Zrobimy to w ten sposób, że tym jednym piechurem sobie tutaj odkryję teren. Dobra, brakuje nam cieśli. I pojawiają się za często te odcinki, no ale tak to już zwykło być. Nie wiem, kiedy wrócę do tego standardowego, przynajmniej systematycznego w miarę wrzucania odcinków. Fajnie, gdyby to się udało, ale no zawsze tak mówię, że będę się starał, ale to nie wychodzi, więc już wolę nic nie obiecywać. Dobra. Tutaj będziemy potrzebować 3, 6, 8. Jeszcze jeden. Tutaj chyba mam dużo złota na start. 130 sztuk złota. Czy kuferków bardziej. Więc to nam. Możemy na razie go nie oszczędzać i rekrutować dużo pomocników budowniczych i ogólnie budować już na starcie duże miasto. Ale myślę, że możemy się pokusić o zbudowanie jakiejś tutaj kopalni. Mam nadzieję, że budownicy tutaj jakoś sobie rozdzielą tą pracę odpowiednio. Ilu ich mamy zresztą? 13 to sporo. Zrobimy sobie tak, że jeszcze dwóch, a reszta będzie pomocników. Bo ich mamy teraz mało, jak widzę. 12 tylko, nie wiem czemu. Tak, panie! Grupować się! Dobra. Oddział jest głodny, trzeba go nakarmić. Musimy uważać na żarcie, bo jego jest właśnie mało. Tylko 15 bochenków chleba i 30 wina. Ryb już nie liczę, bo one też bardzo szybko się skończą. Co bym tutaj chciał jeszcze zrobić? Na pewno spichlerz, bo tutaj będzie no, dosyć spora produkcja. Jestem ciekaw, czy tutaj można postawić kopalnię. Można, czyli dobrze, bardzo dobrze, się cieszę z tego. To w kilku miejscach można tutaj sobie wydobyć z tego surowca. Myślę, że nie będzie źle. Bardziej obawiam się o węgiel, którego jest tylko tutaj troszkę. No i w sumie tutaj. Zobaczymy, czy go starczy. Dobra. Zacznijmy tutaj trochę jakieś budynki stawiać. Nie wiem, ile młynków tutaj mi się uda. Ze dwa chociaż na razie. Na pewno by się przydało do tego jeszcze winnice jakieś. Bo bez wina to też ciężko będzie. Dobra. Jeszcze ci piechurzy. Dobra, na razie odbył się ten drugi atak i póki co no jest w miarę spokojnie. Ale nie można być pewnym, że już wszystko będzie w porządku. No wszystko stoi w miejscu, niestety nie mam tutaj... Za mało było tych
pomocników. Trzeba ich tutaj doszkolić, bo jednak minimum 30 chyba jednak tutaj zarządzę. I zobaczymy, jak wtedy to wszystko ruszy. Moje oddziały są atakowane. No i właśnie, no, czy drugi atak. Jak widzicie, solidny. Ale myślę, że go odeprzemy. A jak nie, to będziemy mieć kicha. Myślę, że to ostatnie wojska, jakie wysłała nas ten gracz. On odchodził gdzieś stąd. Jeśli będą kolejne jednostki, to przegraliśmy. Mogę to oficjalnie zapowiedzieć. Wtedy bym się wkurzył, bo już trochę tutaj to miasto nasze rozbudowywałem. I szkoda było, bo od nowa zaczynać grę. Dobra. O, pięknie się tutaj zmieści. Myślę, że zacznę produkować tutaj jakieś też... zbuduję warsztaty przynajmniej jakieś i będę starał się rozpocząć jakieś tutaj wytwarzanie broni, jakąś produkcję. Bardzo dobrze by to było. Ojeju, tutaj już się te kopalnie zbudowały. Tylko przyda nam się trochę górników, hutnika do mennicy na pewno. No a tutaj zbudujemy sobie jak najwięcej kopalń w tym miejscu. Będę chciał jakoś teraz... Myślę, że nie będę chciał zwlekać z produkcją tych rekrutacją wojsk. Dlatego muszę tutaj szybko pomyśleć o jakichś hutach i tak dalej. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Obawiam się tylko jakiegoś ataku ze strony tego gracza fioletowego, ale chyba mu się te koniki już wszystkie skończyły. A jak nie, no to będziemy mieć przechlapane. W dodatku nie możemy stawiać wież oblężni obronnych. To też niezbyt dobra wiadomość, bo naprawdę by się nam przydało. Tutaj muszę zakazać znoszenia tego surowca, znaczy mąki. Jak zwał, tak zwał. No i zbudować jakieś tutaj wreszcie piekarnie, bo jedzenia nie ma. Będzie głód. I to raz, dwa. W trybie natychmiastowym. Jest bardzo źle. Sytuacja wręcz kryzysowa. Zaraz miasto... pracownicy nie będą pracować, bo będą właśnie głodni. Jest źle. Jestem ciekaw tylko. Nie tu. Tak. Muszę iść na jakiś taki podgląd i zobaczyć, czy mogę gdzieś tutaj łowić ryby, bo jest fatalnie. Będą ginąć mi tutaj ludzie i jest póki co nieciekawie. Rozglądam się tutaj za rybami. Tak, są, więc postawię kilka chatek rybackich. Gdzie one są? Tutaj. Tylko nie mam do nich za bardzo dostępu. Ach, jest źle. Ten nie ma gospodarza i ten nie ma gospodarza. Uuu, co się dzieje? Kopalnie już działają, dobra. To wypadałoby mennicę jakąś tutaj sobie postawić. Nie wiem, czy tak będzie dobrze, chyba nie. Nie chcę tutaj tej mennicy. Zostawimy ją w tym miejscu. O kurde, ale to będzie kiepsko wyglądać. Fatalny start na początek. Nie tak to miało wyglądać. Już tutaj jakiś kucharzy, piekarzy mnie rekrutuje, ale no straty mam tego typu, że po prostu jeszcze raz muszę gospodarzy tutaj szkolić. I od razu spam wiadomości, że budynki nie mają gospodarza. No ciężko, ciężko, bo teraz, żeby się odbić od tego dołka, od tego kryzysu takiego w postaci, no, głodu, no to będzie niełatwo. Dlatego będę się teraz starał wspomagać wszystkimi środkami. Zobaczmy, jeszcze może tutaj postawię
I tak będę tutaj budował pewnie coś, więc warto sobie tą drogę nawet taką no, doprowadzić, bo i tak przecież ją wykorzystam. Myślę, że w tym odcinku, znaczy w jednym odcinku tej misji nie przejdę, bo chyba to nie będzie możliwe. Kogo mi brakuje jeszcze? Wiem, że rzeźników będę potrzebował, do tego cieśli. Na razie może dwóch. Niech on robi mi już może tworki chociaż. To mi się przyda na pewno. Do tego warsztat pancerzy też będzie potrzebny w niedługim czasie. No nie wygląda to jakoś cudownie. Starty mam nie najlepszy, ale wszystko da się jeszcze nadgonić. Tutaj sobie drogę doprowadzę wszędzie, żeby taka komunikacja w miarę była dobra. Tutaj droga mi zniknęła, bo niestety budowniczy zmarł z głodu, z cieńczenia i nie dokończył jej. No tu też tak się zdarza. Myślę, że nie mogę tego budować, tak? Stajni nie mogę jeszcze zbudować, a to trochę uporczywe, bo niestety będę musiał poczekać. Nie będę mógł rekrutować jazdy, więc to nie za bardzo mi się podoba. Zastanawiam się jeszcze nad tym, żeby tutaj zakazać właśnie wnoszenia tego. Bo chcę jakąś taką ekonomię tutaj ustawić, w miarę okej, żeby była. I potrzebna mi jest koniecznie rzeźnia. Gdzie tą rzeźnię mogę postawić? Na przykład tutaj. Winnice też będą się przydadzą się na pewno. Może tu. Ogólnie teraz się zastanawiam, chyba będę nagrywał bardziej Knights Merchants niż Gothica, bo Knights ma większe wyświetlenia i wiem, że to ktoś przynajmniej obejrzy. A Gothica, no tak, niekoniecznie ludzie oglądają, widzę. Jeśli może go jest już za dużo. A Knights Merchants jednak jest jednak taką mniej spotykaną grą na YouTubie. Mniej osób ją nagrywa, bo oczywiście przecież, jak wiadomo, jest no już stara i mniej popularna, ale jednak swoich tam odbiorców zawsze znajduje. brakuje mi, nie brakuje mi tam. Musimy jakoś działać tak. Nie tyle. W miarę rozsądnie się wsiąść za jakąś konkretną tutaj produkcję broni. Nie można zwlekać, chcę zakończyć jakoś szybko tą grę, rozgrywkę. Tak. Już głodni, no. Przecież nie, no, trochę minęło czasu od ostatniego karmienia. Tutaj takie, no, zapobiegawcze jednak te wojska słabiutkie nawet rekrutuję, które chociażby się postarało odeprzeć atak. No i zobaczymy. Jak się to uda, to będzie świetnie. Potrzeba mi jeszcze więcej tych tartaków. Tak myślę, gdzie tu zbudować leśniczówki. Drzewa znajdują się chyba tylko tutaj. Dobra. To takie miejsce chyba będzie dobre. Albo jeszcze tutaj dorzucę jakąś. Jeśli się zmieściłaby. Nie. Odpada. Jak to jest z kamieniem? Chyba taka produkcja mi wystarczy. Gdzie tu jeszcze postawić? Niech będzie to miejsce. 4 leśniczówki to już chyba będzie jakaś produkcja. W dodatku 3 tartaki chyba też będą się spisywały. Nie mam gdzie postawić. Chyba, że tutaj doprowadzę drogę. To byłoby zbyt szalone. I nie da się. Kogo mi tutaj brakuje, powiedzcie? Tutaj ta chatka rybacka jest. No tak, zgadza się. Tutaj mamy rybaków. Na razie 3 winnice podejrzewam, że powinny wystarczyć. Tutaj już się kopalnie żelaza.
powoli droga do nich będzie docierać. Wciąż mi się wydaje, że brakuje mi tutaj pomocników. Dlatego sobie tutaj musimy ich cały czas zwiększać. A dzisiaj tak gram jakoś tak... wróciłem po szkole i... ze szkoły w sumie właściwie tak się powinno powiedzieć i... powiedzmy jestem taki no troszkę... niewyspany i zmęczony. Zaczął się ten... nienawidzony przeze mnie okres. Szkoły, no i cóż... trzeba będzie jakoś przetrwać te 9 miesięcy. No, a na razie póki co zapowiada się nieciekawie. I nie wiem jak to wyjdzie. Oby było jakoś tak w miarę znośnie. Dobra. Możemy już wreszcie postawić mennicę. O, i produkcja chyba będzie wcale nie taka zła. Oczywiście, tak, już, stawiam. Nie, tutaj głodno odciął. Tutaj mamy już paru. Toporników i... jak oni to mieli? Żołdaków, tak. To byli żołdaci. Ale po tej stronie też się obawiam gracza niebieskiego. Nie wiem kiedy zaatakuje i kogo zaatakuje. Czy będzie atakował mnie, czy może gracza... żółtego, którego mam ochraniać przecież. No tak. W miarę szybko się to postawiło. Cieszę się. No to teraz tak będzie. Postawimy sobie jedną. Zazwyczaj w takim stosunku się to robi. Że postawię się jedną później płatnerską. Tak, do jednej później. Do dwóch później zbroi. To w sumie gdzieś tak się zastanawiam, gdzie ją postawić. No nie będzie tu. Dobra. Wiecie co, za chwilkę wracam. Dobra, jestem z powrotem i... kontynuujmy. Nie pracuje szkoła, to niech rekrutuje tutaj chociaż mi rekrutów. Szkoli w sumie, jakby się powtarzam, rekrutować rekrutów, no to takie bez sensu trochę. Fajnie to wszystko wygląda. Mam nawet za dużo gospodarstw, ale to spokojnie, da się nadrobić. Tylko nie wiem czy. Póki co, jeśli mam jedzenie, no to nie będę nic zostawiał. Niech będzie zapas tego zboża, jego zawsze da się wykorzystać. Znaczy to zboże, mimo że tutaj odblokuję, niech niosą do tego spichlerza, niech się zbiera. Potem się wykorzysta jakąś masową produkcją. I tak, w jednej kuźni zbroi rozkażę robić zbroi żelazną tarczę, a w drugiej myślę, że samo zbroi to będzie dobre. No i teraz tylko czekać, aż no, wszystko zacznie być zbierane do naszej warowni. Jak widać, bardzo szybko się kurczą te zboża węgla. Węgla mam, złota mam 176 kufrów, więc nie jest źle. Niedługo będzie trzeba dostawić kolejne kopalnie. Myślę, że tu, tutaj za trzy się postawi i tutaj też jedną. Trzeba będzie wszystko wykorzystać, jeśli chcemy jakieś takie wojska w oparciu o jakąś ciężką zbroję i miecze, no to przydałoby się, żeby trochę tego wytworzyć. Póki co jestem szczęśliwy, bo mi się wszystko nagrywa w 30 klatkach. Mam trochę też mniej miejsca na dysku, więc muszę uważać, żebym nie przesadził, póki co nagrywam 25 minut. A to dlatego, że sobie była akcja. Myślę, że czy się nie powinna słyszeć. Humble Bundle, coś takiego. No i można tam było zakupić sobie bodajże 8 czy 10 gier. Już nie pamiętam. W każdym razie chyba ja kupiłem ich 8. A potem dostałem jeszcze dwa kody, bo to było aktualizowane.
więc na szczęście nic nie straciłem. Czy doprowadzę drogę? Dobra, tak doprowadzimy. I było w niej Crysis, jakiś Medal of Honor, Dead Space, Battlefield 3, 2 Dead Space by było, jedynka i trójka. A do tego Mirror's Edge, jakieś jeszcze Sims z dodatkami. I to za cenę niecałych 15 zł, więc jak dla mnie, no, bardzo konkretna oferta. I nie można było jej przegapić, jeśli ktoś takimi technikami gier się nie gra. Osobiście nie za bardzo przepadam za takimi strzelankami, ale mówię, dobra, kupię, może się sobie pogram i jakoś się przekonam. Póki co, nie wiem, pograłem sobie trochę w Crysisa. Nie dość, że ściągałem go kilka godzin, bo to było 12 GB, to jakoś mnie nie wciąga. Battlefielda 3 nawet nie ściągnąłem, bo 20 GB, no to mówię sobie, że na razie nie mam takiego oparcia, żeby w to grać, więc sobie odpuściłem. No i cóż, ale mniej sam dysku jest mniej. Jeszcze jakiś tam Burnout Paradise był, to są jakiś wyścignik. W nie chyba sobie troszkę pogram, bo są nawet fajne. Chyba bardziej podchodzą mi wyścigi niż jakieś tam strzelanki. I to chyba dlatego nie sobie troszkę więcej pogram. Budynek nie ma gospodarza, dobra, chill. Niech tutaj się droga dojdzie. Poczekam chwilkę, te kopalnie już będą wyczerpane, to wtedy sobie pójdziemy gdzie indziej. Tymczasem no, tutaj produkcja jest pełną parą. O, dobrze jest. Tutaj akurat w pikinierzy na tą konną jazdę, och. Ta konna jazda po prostu wyparuje w mig. Pikinierzy są świetni na szczególnie lekką jazdę. No, na ciężką w sumie też, bo to jedna mańka prawie. Tutaj sobie jeszcze... No mamy już jednak tych uczników i wojska trochę. Nie wiem, przeciwnik chyba nie jest jakiś wymagający, bo nie ma jakiejś tam wielkiej produkcji. Więc naprawdę można sobie... O rany, ile wiadomości tam wyskoczę. Rozumiem. Nawet już nie wiem, co klikam. Oddział głodny. Ej, kiedy on tak zgłodniał? No, po takim czasie mi wysłali wiadomość. O rany, źle. Rekrutujemy sobie tutaj wszystko i myślę, że zaraz sobie pójdę na atak jakiś. Przypuszczam, że przeciwnik będzie jakiś tam wymagający. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tylko ta pierwsza fala jest taka dosyć trudniejsza do odparcia tak naprawdę, a reszta to już taka jest lekka w miarę. Dobra, może trochę dołączymy wojsk, bo tutaj to się wybroni, mamy sporo pichurów z mieczem, oni są mocni. Wszystko co jest ma wyposażenie z tego z kuźni jest mocne, więc tutaj akurat chyba będzie mieć przewagę nad przeciwnikiem, bo on aż tylu wojsk tych ciężkich nie będzie miał. No i oczywiście przewaga moja to też taka zagrywka taka taktyczna, czyli podejście, wyprowadzanie go tymi łucznikami. No to oczywiście plusuje dla mnie. Nie mogę to wykorzystać, bo nie, no bo komputer jest po prostu głupi. Zawsze był. Brakuje mi węgla, no jak widać, no i powoli zaczyna się kończyć to ten surowiec, którego tak bardzo potrzebuję przecież. No ale dobra, tutaj wszystko jednak staram się wydobyć, bo warto. I czemu tutaj nie doprowadzają mi wina do spichlerzy? Dobra, widocznie aż jest taki...
taki nawał tych wszystkich obowiązków dla tych pomocników, że oni po prostu nie nadążają. No i taki jest tego powód. Dobra. Myślę, że idziemy na atak. Zajdziemy przeciwnika z dwóch stron. Czekajcie, chyba jeszcze mam jedną możliwość. Tak, tutaj mogę jeszcze sporo tych toporników. Sobie wciągnąć do wojska. I tak zrobię. Tutaj już od północnej strony myślę, że będę do niego podchodził. Może uda nam się zakończyć w miarę tak do 40 minuty ten odcinek. To byłoby świetnie, bo no, tak by było, tak by wypadało to skończyć. Tak. Na rozkaz. Zgrupować się! Bojowie! Tak, wozu! Zaczniemy do niego podchodzić. Tak. I zobaczmy, jak tutaj się spiszą nasze wojska. Jak widać, skuteczne. Tutaj już niestety oddziały przeciwnika niebieskiego są. I są to topornicy, którzy są skuteczni dosyć na tych pikinierów i piechurów z lancą. No ale jakoś tutaj doszło do starcia i chyba niekorzystnie to dla mnie wypadło. Tak mi się wydaje, bo rozbiłem swoje wojska i... Aha, dobra, to był kompletny debilizm. Nie uważałem w ogóle. Straciłem dosyć sporo oddziałów. Szczególnie uczników, którzy są dla mnie ważni, no. Myślę, że potrzeba mi jeszcze kolejnego warsztatu. Jak on się nazywał? Płatnerski też. A, czyli ten i ten to są płatnerskie, a to jest kuźnia, to też warsztat. Dziwne, czemu tylko to jest kuźnia. To też mi się wydaje, że... A nie, kuźnia płatna. Dobra, nieważne, nic nie mówię już. No, nie mam w ogóle łuczników. Odpuścimy sobie na razie topory, bo ich mam. No, łuki, lance. Czy ja wiem? Nie, nawet lanc nie róbcie. To są bardzo ciężkie wojska. Nawet nie sądziłem, że on tyle będzie ich miał. Ciężko będzie odeprzeć bez łuczników. Dlatego myślę, że tutaj też rozkażemy mu, aby skończył produkcję mieczy i halabard. No i tutaj samą zbroję niech robią. Będziemy robić kuszników i reszta to będzie piechurzy z lansem i topornicy. Myślę, że taką taktykę podejmę. No i w następnym tarciu zobaczymy, czy uda nam się pokonać. Wszystkie kopalnie węgla są wyczerpane. Nic nie zostało. Ogólnie pracuje jeszcze 5. To trochę mało, jak na dwie mennice, dwie dymarki i 3 kuźnie. Zdecydowanie za mało. Ale cóż, nie ma więcej na tej mapie, więc trzeba sobie jakoś tak radzić. Ale to spokojnie, złota nam wystarczy. O to się nie martwię. Co zrobimy? Dużo tych wojsk mogę zrobić, naprawdę. Myślę, że rozstawimy to w ten sposób. Dobra. A ci... Niech się cofną tutaj. Będą chyba bardziej przydatni niż na północy. Tak więc... O nie, wy to tutaj zostańcie. Tak więc zrobimy tak, jak tutaj pokazałem. I nawet zasoby żelaza mi się skończyły, a to kiepsko. Już całkowicie nie będę miał tutaj żadnej produkcji, ale dowalimy jeszcze tutaj 2 kopalnie. Myślę, że będzie ok. Przez chwilę chociaż. O. Może zrobimy tak? Nie, no nawet nie mam gdzie szkoły postawić. Ludzie. O, tutaj wpierdolimy jakąś. Na siłę nawet. A ty rób to. I to. Będzie git. Słucham. Tych nakarmić oczywiście. Nie wiem, jak tam stoję z tym żarciem, ale dobra, walić tu. Wow. Sporo. Słucham.
Na rozkaz! To myślę, że powalczymy sobie na północy teraz. Całe wojsko tam wyślę. Oprócz tych właśnie... pikinierów. Z nimi to tam par 6. Mam nadzieję tylko, że wojska niebieskiego gracza nie przyjdą od tej strony na naszego sojusznika. Oby go nie atakowali w ogóle. Bo tak to nie będzie dobrze dla nas. No i dobra, to będzie tyle. I powalczymy sobie tutaj troszkę. Oby to starczyło. Będzie ciężko na pewno, ale... ale muszę starać się to jakoś zakończyć szybko. Bo nie chce mi się już no tak w nieskończoność ich atakować tego mojego przeciwnika. No tutaj jak stworzę taki szereg i tych też pogrupuję, żeby w miarę tak... O nie, tak to nie będziemy się obijać w ten sposób. Dobra, chyba tak jest najlepiej dla mnie. Zasięg moich wojsk jest o wiele większy od przeciwnika. O, a tutaj wyjdziemy naprzeciw konnej jazdy pikinierami i to wyjdzie mi na dobre. Zdecydowanie. I mogę już wejść do miasta przeciwnika. Co pozytywnie. O, ale tego nie przewidziałem. Mam nadzieję, że grę można będzie wczytać. A nic nie zapisałem, a to jest tylko na 3 minuty. Jak tutaj to mogę rozegrać? Załaduj grę. Autosave 04. Dobra, wezmę sobie tą opcję. Dobra, jest ok. Nie sądziłem, że wróg, kiedy ja będę atakował, to też będzie on specjalnie tutaj ruszał na gracza żółtego mojego. A to ciekawe, bo tego się kompletnie nie spodziewałem. Dlatego dołożymy sobie tutaj do naszych oddziałów, które się znajdują na zachodzie. Troszkę. I myślę, że teraz będę mógł ich odeprzeć. I ta konna jazda już mnie nie zniszczy tutaj. I teraz podejmiemy atak. Kolejną próbę. Ale myślę, że warto. Dawajcie, no. Ogólnie wychodzi bardzo łatwo się ich pokonuje, bo tutaj oni nie prezentują jakiejś tam wielkiej, no, siły. Póki co gracz niebieski na mnie jeszcze nie wysłał konnej jazdy, a to ciekawe. Póki co sobie będę tutaj go plądrował i niszczył mu budynki, starając się wejść normalnie do centrum. Tutaj powoli wychodzą jakieś oddziały, starają się tutaj bronić, ale to już za późno. Wygląda jest nasze, no i zmieścimy się chyba w 40 minutach, tak więc szybko oblążenie robimy. Wchodzimy do środka. Póki co jeszcze tej konnej jazdy nie widzę. Było jej trochę. Nie wiem czemu tutaj tak muszę długo na nią czekać, bo... powinna się pojawić. No ale... cóż, miasto było dosyć fajne, mi się podoba. Tutaj widać, że też gracz niebieski sobie wydobywał jakieś tam surowce. O, no i się pojawili nasi goście specjalni. Dlatego mogę sobie teraz podejść do niego od południa. No i z dwóch stron ja zniszczę łuczników. Konnej jazdy już praktycznie nie ma. O, ale pojawiła się tutaj. No tak, no to nie ma co. Gracz niebieski naprawdę był tutaj nieźle obładowany! Rozbiłem swoje wojska na nim. Śmieszne wręcz. I to jest to, co mi się nie jest bardzo podoba, bo... właśnie te oddziały nie mają czujności ustawionej zbyt wysokiej i dlatego nie interesują się naszymi oddziałami, mimo że my niszczymy im budynki. Dlatego też, no, uważam, że nie jest to dobrze zrobione. Ta gra, no, ma jednak takie swoje
tutaj niedopracowania. Tutaj są chyba dwa oddziały, ile się nie mylę, więc nie wiem, czy sobie teraz dam radę. W każdym razie sobie tutaj dorekrutuję tych wojsk i myślę, że wyślę na niego. Tyle. Dobra, wstawimy sobie tutaj, żeby były poza zasięgiem. Oczywiście warownia musi być zniszczona. I tutaj spichlerz. Oprócz tego nie wiem, chyba te wojska też muszę zniszczyć, bo wtedy gra nie będzie ukończona. Dlatego sobie zatkniemy tak od góry tych pieczników. A tutaj ubijemy z tej strony oddziałem inżynierów, ale też się rozbiłem, a szkoda. Jeszcze jeden atak. Dobra. Tym razem chyba zaatakuję topornikami. Powinni się sprawić w tym miejscu. No tak, misja się nie zakończyła, czyli muszę jeszcze poczekać. Najważniejsze, że wszystko się udało i mój sojusznik został wybroniony. A teraz tylko dokończyć wystarczy, czyli zaatakować tego gracza. Chociaż oni by tak zginęli, bo już nie ma w tym dostarczać żywności. Tak więc to tyle. Misja zakończona szybciej niż przewidywałem i bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Oczywiście końcowe statystyki. Utracone jednostki 200, pokonane jednostki 300. Zburzone budynki tylko 8, ale tyle mi wystarczyło. Dodatkowo zbudowałem 314 szkolnych jednostek. Wyposażonych wojowników 168. Broni wyprodukowanej 478, czyli dosyć sporo. Czas trwania gry 2 godziny 23 minuty i 56 sekund. No i armia jak się przedstawiała? No my po raz kolejny mieliśmy mniejszą armię od przeciwnika i udało nam się dzięki temu go pokonać. To wystarczyło, no bo dzięki takim taktycznym zagraniom zawsze się udaje o wiele większe wojska pokonać. No komputer gra jak gra, no ale cóż, taką mam możliwość. No i gra jest dosyć stara. Domy, no to więcej mieliśmy tutaj akurat zawsze miasta, właśnie nasze będą raczej większe od przeciwnika, bo on nie potrzebuje ich tyle. A czego żeśmy tutaj wyprodukowali najwięcej? Chyba w tym odcinku... Co to będzie? Chleb? Ziarno, tak, zdecydowanie ziarno. Nie dziwię się, bo mieliśmy go naprawdę sporo tych gospodarstw, które tam wsiały je i ścinały, więc no tutaj akurat jak najbardziej się wszystko zgadza. No i mieszkańców też mieliśmy około 2 razy więcej od przeciwnika. No i cóż, to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy, bo to się jeszcze okaże, kiedy przyjdzie czas na nagranie kolejnego. Nie wiem kiedy ten wrzucę też, ale dzisiaj jest czwartek, no to postaram się w piątek, czyli jutro. Więc cóż, trzymajcie się, na razie.